tak naprawdę jest to, ja to traktuję jak historię o samotności, o pustce, widzianą przez pryzmat żołnierza, który wraca po wielu latach do domu. Tak naprawdę może być to historia każdego z nas, więc myślę, że jest to taka historia, której każdy może się odnaleźć, bo dotyczy też dzisiejszych czasów, tylko że my opowiadamy ją przez konkretną jakby historię. Co zdecydowało, że część kadrów jest skracona właśnie tutaj w Sadowskiej? No, po pierwsze Eryk Lubos jest stąd, więc jakby ta historia jakby ma tutaj podłoże takie typowo regionalne, natomiast jest to powrót do małego miasteczka. Jest to powrót z Banicji i Tarnowskie Góry jakby mocno wpisują się w historię, w profil psychologiczny naszego bohatera. Jest tu wiele polskich klimatycznych miejsc, tak? Tak. No, przede wszystkim dlaczego Tarnowskie Góry? No, Tarnowskie Góry są przepiękne. Ja sam miałem tutaj możliwość prędzej już robienia wiele projektów i Robert Ziembiński, scenarzysta i producent kreatywny, jakby przeniósł się tutaj, nawet przeprowadził się, żeby tutaj wsadzić tą historię i wczuć się w ten klimat tarnogórski i jakby to wszystko bardzo organicznie zaczęło pracować i okazuje się, że Tarnowskie Góry są świetnym podłożem do opowiedzenia właśnie tej historii. To piękne, Tarnowskie Góry są po prostu ładne. Teraz jesteśmy na rynku, a jakie jeszcze lokalizacje będą tutaj w okolicy? A, jeszcze nie mogę tego zdradzić, ale no, będzie tutaj wiele bocznych uliczek, które nam opowiadają, jakby gradują historię i narrację, która cały czas postępuje, więc i te boczne uliczki, i ulica Świętej Katarzyny, no wiele, wiele tutaj ciekawe. No i kopalnia, tutaj piękna kopalnia srebra, do niej też zjedziemy, więc też. Na jakim etapie pracy jesteście teraz? Jesteśmy mniej więcej w połowie. A jak się nazywa ten film? Jak się będzie nazywać ten film? To się jeszcze wszyscy dowiedzą, jeszcze nie mogę tego zdradzać. A dlaczego go reklamujecie Diana? Dlaczego tak o nim mówicie? To jest historia człowieka, który wyszedł z piekła. Jak każdy z nas czasami musi wyjść z piekła, żeby żyć na nowo.